A przed nami dosyć ciekawe zadanie prowadzące do układu równań. Iloczyn n trzech liczb całkowitych dodatnich jest 6 razy większy niż ich suma, a jedna z nich jest sumą dwóch pozostałych. Znajdź sumę wszystkich możliwych wartości n. Dobrze, a zatem mamy trzy liczby większe od zera. Nazwijmy je a, b i c i wiemy, że to są liczby dodatnie. Prawda? Tu jest napisane liczby dodatnie. N. Czym jest n? N jest ich iloczynem, czyli n to jest a, b, c. I co my wiemy? Wiemy, że ich iloczyn jest 6 razy większy niż ich suma. Czyli a, b, c równa się 6 razy suma, czyli a plus b plus c. I co jeszcze wiemy? Że jedna z nich jest sumą dwóch pozostałych. No, powiedzmy c jest równe a plus b. Więc to jest wszystko, co wiemy o tych liczbach. No i spróbujmy wyciągnąć jakieś wnioski z tych dwóch równań. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że sprawa jest beznadziejna, to dlatego, że mamy tylko dwa równania na trzy niewiadome. Ale wiemy jeszcze coś więcej o tych liczbach. Wiemy, że to są liczby całkowite. Być może ta informacja pomoże nam rozwiązać to zadanie. Więc pierwszy krok, wykorzystamy wiedzę o tym, że C to jest A plus B. Czyli wstawiamy równanie, korzystamy z równania numer 2 i wstawimy sobie to wyrażenie na C do równania pierwszego. Czyli otrzymujemy tak. A, B razy C, czyli A plus B, równa się 6 razy A plus B plus A plus B. Czyli, no to tak, A, B razy A plus B równa się 6. I co tu mamy? 2a plus 2b. Możemy wyłączyć 2 przed nawias, czyli jest 6 razy 2a plus b. Czyli 12. Czyli mamy następujący warunek. AB razy a plus b równa się 12 razy a plus b. Teraz wiemy, że A, B i C są większe od zera. Czyli to znaczy, że A plus B nie może być równe 0. A więc możemy podzielić obie strony tego równania przez liczbę A plus B. No, wolno dzielić obie strony równania przez tę samą liczbę, czyli dzielimy obie strony tego równania przez liczbę A plus B. I wobec tego po lewej stronie zostaje nam AB. No tutaj A, przepraszam. A plus B się skraca. Czyli dostajemy AB równa się 12. Teraz, gdyby to nie były liczby całkowite, to oczywiście takie równanie ma bardzo wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele rozwiązań. Ale skoro to są liczby całkowite, no to obie te liczby muszą być dzielnikami liczby 12. No i takich dzielników nie ma zbyt wiele, więc może zróbmy sobie tutaj tabelkę, w której wypiszemy wszystkie możliwości. Czyli tu będzie A,
musiałem tego, czyli tu będzie tak. A, B, C i N, czyli ABC. No A może być 1, no to wtedy B jest 12, a C jest równe A plus B, czyli 13. Wtedy N jest równe 12 razy 13. 12 razy 13, czyli to jest 12 razy 12 plus 12. 12 razy 12 to jest 144 plus 12, czyli to jest 156. Czyli w tym wypadku N jest 156. A może być równe 2. Wtedy B jest 6, prawda? Bo iloczyn musi być 12. A C jest A plus B, czyli 8. Wtedy N jest 2 razy 6, czyli 12 razy 8, czyli 96. Wreszcie A może być 3. Wtedy B jest 4, a C jest wtedy 3 plus 4, czyli 7. I iloczyn jest 3 razy 4, 12 razy 7, czyli 84. I więcej możliwości już nie ma, prawda? Liczba, dzielniki liczby 12 to 1, 2, 3, 6, 4 i 12. Więcej dzielników liczba 12 nie ma, czyli wszystkie możliwości na N to jest 156, 96 i 84. Teraz nasze pytanie było, znajdź sumę wszystkich możliwych wartości N. Czyli musimy do siebie dodać te rzeczy, czyli dodajemy może tutaj 156, 96 i 84. 6 i 6, 12 i 4 to jest 16, czyli 6. 1, 1, 6 i 9, 15 i 8 to jest 23, czyli 3 i tu 2 i 1, czyli 3. Zatem suma wszystkich możliwych wartości n wynosi 336.